Mnie przypadł zaszczyt, żeby powitać Państwa na tym spotkaniu, które jest bardzo istotne z punktu widzenia, że będziemy podpisywać wiele umów, które myślę, że w bardzo wydatny sposób wzmocnią potencjał naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie powiatu legionowskiego i nie tylko, bo również powiatu Nowy Dwór Mazowiecki. Wiadomo, że jesteśmy podwieszeni pod tą dużą aglomerację warszawską. Nie ulega wątpliwości, że problemy od Nowego Dworu poprzez Legionowo są zupełnie inne niż przykładowo 100 czy 200 kilometrów od Warszawy. Zatem te nasze i aspiracje i potrzeby są zupełnie inne i cieszymy się, że Państwo to dostrzegacie i w imieniu tych beneficjentów Państwa, którzy na co dzień stykają się z wieloma problemami, bardzo, bardzo dziękuję. W dniu dzisiejszym mamy przyjemność podpisać umowy na dofinansowanie w ramach wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu legionowskiego. Jest to ogromny zastrzyk pieniędzy, dzięki którym możemy wzmocnić swój potencjał bojowy. W przypadku mojej jednostki będą to 3 ubrania ochronne specjalne. Wartość dofinansowania to ponad 12 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję tych pozyskanych funduszy. Gratuluję dobrze napisanych wniosków, bo drodzy Państwo, na teren Mazowsza wpłynęło ponad 1000 wniosków, jeżeli chodzi o kwestie doposażenia ochotniczych drużyn pożarniczych i Państwo znaleźliście się w tej grupie, która została zarekomendowana przez komendanta wojewódzkiego. Z tego też względu serdecznie Państwu gratuluję tej pozytywnej rekomendacji. Ten sprzęt poprawi bezpieczeństwo strażaków, będą czuć się bezpieczniej, będą pracować w bardziej komfortowych warunkach, będą bardziej, że tak powiem, efektywni.